No to lecimy w takim razie. Tutaj mamy parę rzeczy do załatwienia. Na pewno mamy tego gościa, który po prawej tam bije ten domek do załatwienia, jednak mamy bardzo mało siły, żeby go zabić jeszcze. Dlatego idziemy do Laresa. Idziemy do Laresa, na razie się nie Spoko musimy bać, że ciebie, dołączymy do Jack. nowego obozu, Chcę się dlatego że. zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. A po drugie. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. A po drugie, właśnie. Jednak ten pierścień mogę oddać Laresowi. Druga sprawa jest taka, że cały czas wyskakuje mi, że. Bo się orientowałem tutaj w tych zadaniach teraz przed chwilą w nowym obozie. I wyskakuje mi cały czas, że muszę mieć piąty poziom, żeby do nich dołączyć, a już mam szósty, także jest tutaj coś nie halo. Dobra, Lares, mam dla ciebie pierścień i parę zadań chcę od ciebie. Echo. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Dobra. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mordrak O, widzicie? opowiedział się za tobą, ale nie jesteś gotowy. Popracuj nad sobą jeszcze trochę. Nie jesteś gotowy, bla, bla, bla. To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal Isidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł. Jak tego dokonasz, to już twoja sprawa. Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. Okej. O, czy możesz mnie czegoś nauczyć? Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. No to w takim razie nauczymy się trochę Chcę się siły. nauczyć czegoś nowego. Poproszę o 10 punktów siły. Na razie 10 punktów. Na pewno siła będzie nam przydatna. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I co? No to lecimy w takim razie do tej karczmy, bo tam jest właśnie Mordrak i tam jest właśnie Bal Isidro, od którego mamy wziąć ziele. No i kurczę, tylko tak, weźmiemy od niego ziele, ale musimy je jakoś spieniężyć, także będzie trzeba je posprzedawać. Jednak, żeby dostać się do tej tutaj karczmy, trzeba zapłacić albo mieć spodnie kopacza. Ja to zrobię troszeczkę inaczej, czyli wedrę się tam w taki To nie niecny mój sposób. problem. Nie chcę tracić 100 Odwór. bryłek rudy, a akurat. Co zamierzasz zrobić z tą Schowaj bronią? tę broń. O. Spokojnie, spokojnie, wygrałeś. No. Nie było Niektórzy żeby mi czasami to by... do końca nie widzą, że schowaliśmy broń i trzeba ją jeszcze raz wyjąć i schować. Także uniknęliśmy płacenia 100 bryłek Od rudy. razu wiedziałem, że będą Możemy sobie z tym kłopoty. Balem Isidro porozmawiać. Proszę. To nie mój problem. Myślisz, że... Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Bal Kagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgę śniącego muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Zawsze to samo. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Bo nie jestem. Muszę Czekaj! się Lepiej pozbyć się w dużego nic nie ładunku pakować. ziela. Sprzedajesz towary z obozu Bractwa? Tak, ale nie idzie mi najlepiej. W dzisiejszych czasach No to ja mogę ci uważać na to, pomóc. co mówisz przez Mógłbym obcych. ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij o Lepiej tym. się do tego Nie nie mieszać. jestem aż tak pijany,
Dałbyś nogę z całym towarem. Nie, wcale nie. Ludzie zawsze gadają. Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Dzięki, kolego. Twoje zdrowie. No ale wyjmuję ze swojej pazuchy, nie? Dobra. Pipi. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Chyba nie chcesz mnie wystrychnąć na dudka, co? No nie, nie. Słowo. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakieś 400 bryłek. No to będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam na ciebie tutaj. Wróć, jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? Gdybym wiedział, sam bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? Poczułem się lepiej po pozbyciu się tego ziela, wiesz? No okej, a ty nie chcesz czasem od nas kupić tego ziela? Hmm? Pokaż. Pokaż mi, proszę. Zaraz, co on mi dał, jak to się nazywa? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Ziele. 50 czegoś mi dał, 50 czegoś. Ale do końca nie wiem, jak to wygląda i co to było. Mamy tak, mrok pół... A, widzicie. Mamy tak, zielony nowicjusz, mrok północy oraz zew nocy. Ale on nie ma nam nic do zaoferowania, także warto sprzedać to gdzie indziej. O, przy okazji sobie porozmawiamy z ludźmi tutaj. O, jest Mordrak, no tak, trzeba mu przekazać wiadomość od Laresa. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego zachowaj to dla siebie? Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie Sektyl. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. No, ale każe ci Lares tam iść, więc wypierdzielaj. Za przeproszeniem. Kred, Cifer. Cifer? Cóż to za Wajzol? Cifer, chcesz ze mną pogadać? Kim ty jesteś? Ty nie chcesz z nami gadać, no cóż. Trudno. Senjan. Czy on ma dla nas jakieś ciekawe informacje? Przybywasz z wolnej kopalni, tak? Tak. Skąd wiesz? Skąd wiesz? I koniec w ogóle rozmowy. Fajnie. Silas. Wygląda mi na karczmarza. Jak leci? Świetnie. Sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Da się z tego wyżyć. W końcu co innego mogą chłopcy zrobić z ciężko zarobioną rudą? No, co innego? Nie ma nic za darmo. No fucking way. Masz jakieś bryłki rudy, żeby mi tutaj podrzucić? Bryłki rudy. 18 bryłek rudy tylko masz. Niedobrze. Bardzo niedobrze. W takim razie... No niestety, tobie nie sprzedam. Sorry, koleś. Tutaj mamy Jeremiasza. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów Silasowi. Okej. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego siepacze zmuszają słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. A co on jest jakiś, kurde? To się już pytałem, nie? Dobra, mniejsza z tym. Wejdźmy na górę, dlatego że tutaj mamy sprytną drabinkę. I tam możemy coś ukraść. Na pewno będą bryłki rudy. O, widzicie? Mówiłem. Są dwie skrzynie. Haha! Bryłki rudy 18. Ryż. Jakieś tam jabłko i zioła uzdrawiające. Także jest ok. I tutaj jeszcze skrzynia. I też mamy 30 bryłek rudy, ryż, chleb, jakiś talerz. Także wszystko to pójdzie na sprzedaż.
za bryłki albo na wymianę. Zobaczymy. Zejdziemy sobie bezpiecznie po drabince, dlatego że możemy się poobijać. Z takiej mniejszej wysokości możemy już sobie skoczyć. Tam nic nie ma z drugiej strony, więc ja sobie wyjmę. Schowaj broń. Schowałem. Schowaj tę broń. Widzicie, że schowałem? Co za tubki. Druga sprawa. Pamiętacie może rozmowę z Horacym, tym gościem na dole, który zbiera ryż? Właśnie dowiedzieliśmy się paru ciekawych nowych rzeczy, które mogą nam pomóc właśnie wykonać to zadanie, które nam tam wisi. Mianowicie, nie to BN, zbieracz Horacy. Trzeba mieć dobry pretekst do tego, żeby nauczył nas, znaczy pomógł nam zwiększyć swoją siłę. Tutaj omijamy tego gościa, który nas zaprzągł kiedyś do pracy, dlatego że może nam spuścić łomot za to, że nie pracujemy, a ja nie mam zamiaru pracować. Jesteśmy tutaj do wyższych celów. Horacy, chodź tutaj. Gdzie jesteś, Horacy? Tu gdzieś byłeś. Ty? Jest. Mhm. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Tak. Tak. Chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Wielu już próbowało przed tobą. Ale ja mogę. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia po nadgarstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. No to ja rozumiem. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. To rozumiem, czyli gościu typowo nam powiedział, jak trzeba się posługiwać siłą, albo przynajmniej jak zadawać obrażenia, większe obrażenia. No to co, w takim razie mamy plus 15 do siły, zobaczmy na nasze statsy. 25 punktów siły mamy. Na razie powinno to wystarczyć. Wiecie co, jeszcze pójdę, nie wiem czy pamiętacie, mieliśmy zadanie z topielcem, który gdzieś tam podgryza Tamę. No i postaram się go jakoś teraz postaram się go pozbyć. Jejku, nie mogę się wysłowić. Ale to będzie długa droga znowu w tamto miejsce. No a później niestety będę musiał was opuścić i będę musiał sobie posprzedawać to ziele, które dostałem, żeby uzyskać właśnie te 400 bryłek rudy dla Laresa. To będzie dosyć czasochłonne, dlatego że od każdego dostajemy po 10 bryłek rudy, dlatego 40 osobom musimy sprzedać to. A za jednym razem nie obskoczymy wszystkich. Musimy przespać się i następnego dnia możemy znowu sprzedawać ziele. Mamy troszeczkę więcej siły, więc może zadamy jakieś obrażenia temu topielcowi. Zobaczymy, zapiszemy. Zapiszemy. Tutaj. I zobaczymy, czy uda nam się go pozbawić życia. Oczywiście, że mu nic nie robimy. O jasny gwint. No serio? Ile trzeba mieć siły, żeby mu zadać jakiekolwiek obrażenia? Ja rozumiem, że jesteśmy słabi, tak? Ale żeby mu nie zadawać żadnych obrażeń, no to jest po prostu hit. Ej, zauważyliście? Tam jest coś zalane. O tym nie pamiętałem, szczerze powiedziawszy. Patrzcie. Tam są zalane... O, teraz nie widać. Ale tu są zalane właśnie te domki. No cóż, być może kiedyś tutaj zwrócimy na to uwagę. Bezimienny bardzo dobrze pływa. No to co? Niestety topielca nie da rady jeszcze ubić. Będę musiał zainwestować więcej punktów w siłę. Bo to, że ja na przykład zainwestuję w życie albo w co innego, no to nic mi to nie da, nic mi to nie da. Ewentualnie łuki. Ale łuku nawet nie mam żadnego jeszcze. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy posprzedawać ziele. To mi trochę zajmie, więc znowu będę musiał się z wami pożegnać. Ja sobie to ziele sprzedam i odniosę pieniądze Larysowi. Tak? No. To zaraz się widzimy.
No, to sprzedaliśmy akurat wszystkie tutaj, znaczy wszystkie, no wszystkie, wszystkie, bo było 20, 20 i 10, dlatego mamy bardzo dużo bryłek rudy, to były jakieś 2 dni, trzeba było się 2 albo 3 dni przespać i posprzedawać wszystkim w nowym obozie, tutaj, w tej jaskini. No i teraz można zanieść bryłki do Laresa. Lares, chcesz od nas bryłki? Masz. Mam dla ciebie 400 bryłek. Dobrze, świetnie. To mi chyba wystarczy. Tak? No to super. Czy to wystarczy? Mordr, ale... Nie, jeszcze 5. poziom. Czyli tutaj widzicie, jest jakiś, nie wiem, problem. Być może jak awansuję na nowy, na następny poziom doświadczeń, czyli na 7, odblokuje mi się ta możliwość, bo jak widzicie, jest z tym dosyć duży problem. Zobaczmy, ile mamy teraz bryłek. 400. Mamy 400 bryłek rudy i zastanawiam się, czy wziąć i zakończyć to... zadanie właśnie handlarz zielem. Chata krzykacza, topielec pod bramą. Pójdziemy może, bo wiecie co? Punkty doświadczenia akurat są tutaj dosyć cenne, bo ich nie kupimy. A bryłki rudy możemy spokojnie... Bryłki rudy możemy spokojnie sobie gdzieś tam zajumać, wszystko okraść, sprzedać i tak dalej, więc... No, a zapiszę, na wszelki wypadek. Tutaj chyba. No. I postaramy się zakończyć to zadanie w takim razie. Sprzedałem całe ziele. A moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie. Teraz Balkagan może mi... No wiesz. Tak, miło wiem. Było robić z tobą interesy. To nie było zbyt mądre. Okej. Okay. No to w takim razie załatwiliśmy to zadanie. A dokąd to się wybieramy? No. Ej. Odłóż to, albo... Ha, czyli jednak no. Wiesz, co dla ciebie byłem, dobre. Byłem za blisko, a ja muszę stąd wyjść jeszcze. Co zamierzasz zrobić z tą bronią? Kiedyś takie sprawy załatwiało się... Chowam, jak chłopaki, nie przestaniesz widzicie? Tym wymachiwać, ktoś no. Się w końcu rozzłości. W takim razie, jakie zostaną nam zadania? Krzykacz... Chata krzykacza, to my będziemy musieli mieć więcej obrażeń, czyli nawet możemy sobie rozwinąć posługiwanie się bronią jednoręczną oraz zwiększyć siłę. Ale to jeszcze... Tego jeszcze się... na to się jeszcze zastanowię. Ale się jąkam dzisiaj, nie wiem, coś mam, taki słaby dzień. No i jeszcze zostało inne zadanie. Praktycznie wszystkie zadania zostały mi, które są w nowym obozie. Czyli tak, topielec, którego pokonamy, jak dopiero będziemy mieć więcej siły. Krzykacz, którego pokonamy, jak będziemy mieć więcej siły. Oraz lewus, który dalej nas chce zaciągnąć do roboty, którego też pokonamy, jak będziemy mieć więcej siły. Nawet jeszcze więcej siły niż chyba do tamtych wszystkich innych zadań. Dlatego tutaj te zadania możemy dokończyć później. Nie musimy być akurat niezrzeszeni do żadnego obozu, żeby je później wykonywać. Możemy je zrobić nawet pod koniec gry. Jednak jak tylko zwiększymy swoją siłę i posługiwanie się bronią, no to mam nadzieję, że uda nam się wykonać to zadania. Tymczasem, bo jeszcze wam zapomniałem o czymś powiedzieć. Znaczy, o czymś powiedzieć. Sam o tym zapomniałem tak naprawdę. Jeszcze musimy przejść test zaufania w starym obozie. Czyli musimy dostać od Diego jakieś specjalne zadanie, które będzie zamykało nasze to całe dostawanie się do starego obozu. I on wtedy właśnie podejmie decyzję, czy przyjmie nas, czy nie. Jakie to będzie zadanie? No to zobaczycie. Nie chcę wam za bardzo spoilerować. Ale jeszcze tutaj w drodze do nowego obozu, jak widzieliście, było tutaj 2 gości. Jeden łowca, znaczy w sumie 2 łowców. Także podejdziemy z nimi pogadać, żebyście się z nimi zapoznali, jeżeli ktoś oczywiście ich nie zna, bo jak już mówiłem, kilka osób na pewno w Gothica nie grało 1, więc warto, żeby się tutaj ktoś zapoznał z tym wszystkim. Pytanie, czy jak ja mu to ukradnę, to on mnie zabije? Lepiej zapisać. Widzicie, młotek, mogę mu ukraść bryłkę rudy. A ciekawe, czy do skrzyni, jak podejdę, to też... No nie mówcie, że nawet mi pozwoli skrzynię sobie okraść. Super sprawa, dzięki koleś. Co frajer. Aidan,
Co tam, Kość? Możesz mi czegoś nauczyć? Na pewno! Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Co chcę wiedzieć? Skórowanie gadów, usuwanie pazurów, ściąganie futer, usuwanie kłów. Nie! Dzięki. Znaczy wszystko to jest praktycznie za jeden punkt doświadczenia. Chciałbym się nauczyć oprawiać... No właśnie, zobaczmy ile bryłek. No bryłek dość sporo. Dlatego na razie jeszcze nie mamy aż tylu bryłek, żebyśmy mogli szastać na prawo i lewo. Warto po prostu mieć wpis w dzienniczku, żebyśmy mieli pewność, że ktoś taki jest, kto może nas nauczyć właśnie takich różnych rzeczy, jak skórowanie gadów i tak dalej. Dodatkowo, zaraz spotkamy się z Kawalornem. O, patrzcie, tutaj jest też dodatkowa taka miła sprawa. Oj, nie, tam jest wilk. A nie, na wilka my jeszcze nie pójdziemy. Znaczy w sumie... Mógłbym spróbować tak naprawdę. Ale jeszcze sobie... Będziemy mieć czas. Na pewno ten let's play się szybko nie skończy. Dlatego, że jak widzicie, jest to dopiero pierwszy rozdział. I idzie to dosyć, można powiedzieć... Topornie, nie? Ciekawe, czy uda mi się rozwalić te chrząszcze. Jasne, że tak. Zawsze to 10 punktów doświadczenia, nie? I jakieś mięsko! Pożywne mięsko chrząszcza. Czy coś mogę zajumać? Dzban, super. Ryżówka, super. Chrząszcza już opindoliliśmy. Kawalorn. Tamten był akurat z nowego obozu, ten jest ze starego obozu. Pogadamy z nim. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Co ty nie powiesz? Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaj najwspanialsze łuki w całym starym obozie. No to po... Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Co ja chciałbym wiedzieć? Skradanie się łuk. I widzicie, tu możemy się nauczyć skradania i chyba tak naprawdę nie pamiętam, czy ktoś inny mógł nas nauczyć skradania. Oraz pierwszy poziom łuku, na razie. Więc warto zapamiętać. Pokaż mi swoje towary. Jak będziemy tego potrzebować, to na pewno tutaj wpadniemy. Bryłek rudy ma, 200 bryłek rudy. Zobaczmy, czy ja mogę coś ci sprzedać, żebym miał akurat na te twoje punkty życia to mogę sprzedać. Pochodnie sobie zostawię dwie, monety. Moneta nie jest nic warta. Co za ścierwo. Dzban. Co jeszcze ci mogę sprzedać? List do magów ognia ci raczej nie sprzedam. Sorry. Wino. A tutaj mamy żywność, więc raczej żywności też ci nie będę sprzedawał. Ono może nam być potrzebne. Pancerz. Na razie ani jednego pancerza nie mamy. To jest najgorsze. No cóż. To sprzedam. To jest co? Strzała. To ci sprzedam. 31 bryłek. Po prostu masa bryłek. Będziemy się pławić w tych bryłkach. Przyjmij. Czyli warto zapamiętać, że ten gościu nas może nauczyć skradania się. To na pewno będzie nam przydatne. Witam panowie. A, jestem troszeczkę mocniejszy od tamtej pory, nie? Widzicie? Ha, ha, ha. Widzicie, 15 punktów siły, a już takie kretoszczury są na dwa strzały. Prawie na jeden, można powiedzieć. Pytanie, czy te drzwi się da otworzyć? Tych drzwi się chyba jeszcze nie da otworzyć. Nawet nie będę próbował. Pamiętam, że tych drzwi chyba się na razie nie da otworzyć. Nawet jakbym próbował, czy w prawo, czy w lewo, to i tak by mi się wytrychy łamały. Muszę mieć chyba albo wyższy poziom doświadczenia, albo... To będzie jakoś tam później uwarunkowane. Fabularnie. Nie pamiętam. A tymczasem... Tutaj jeszcze jest taka wieża. Przy okazji. Być może uda nam się tam wejść. Być uda nam się coś tam zajumać. Byle tylko nas nic nie zjadło. Bo tutaj są niebezpieczne tereny. Tam właśnie wszystko to po lewe znaczy się. To będą terytoria orku. Ło! Myślałem, że spadniemy. Nagle tekstury się zamazały. Jak otwiera te drzwi? Skrzynia. Zobaczmy do góry. Czy ja tutaj mogę na górę wejść?
Nie, nie mogę tutaj na górę zejść. Ale jest skrzynia. Zapiszemy. Dlatego, że... Wytrychy są dosyć... drogie. Nie, w prawo... w lewo nie. W prawo. Aj! W prawo, w lewo, w lewo. W prawo, w lewo, w lewo. O, jeden wytrych. To będziemy mieć rekompensatę. Coś tam było, jakiś miecz, nie? Ile bryłek rudy! Uhuhuhuhu! Pięknie, tutaj strzały. I jakieś tam jeszcze zaklęcie. Zaraz sobie zobaczymy, co to było. Być może jakiś nowy... nowy mieczyk. O, proszę. Niewykończony miecz. 20 punktów obrażeń. Fantastycznie. No i ognisty pocisk. Także warto było tutaj przyjść. Być może w końcu pokonamy na przykład tego topielca. Uwaga, po prawej zębacze. Warto, żeby nas nie zauważyli. Żeby nas nie zauważyły. Ani nie zauważyli. Polska język jest bardzo trudna, nie? Seto? Dobra. To co, idziecie razem ze mną do starego obozu, czy mam wam tutaj zrobić cięcie? A, już tutaj mamy bramę, więc pofatygujemy się. Takimi skokami. A tym bardziej, że Diego jest zaraz przy tej bramie tutaj, jak pamiętacie. I od niego właśnie dostaniemy test zaufania. Co to będzie? Zaraz zobaczycie. Hopsa, 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 turlaj, dropsa. Szybciej, szybciej! Szybciej! Jest. I test zaufania. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę, o właśnie. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Dobra. Trzymaj się. Dobra, dobra, dobra. Idziemy do Grahama i dostaniemy mapę. Być może za frajer. A wiemy, gdzie jest Graham, bo już wcześniej od niego mapę chcieliśmy, tylko że dyktował sobie bardzo duże sumki. Tu jest Graham, tu jest Graham. Siemka, Graham. Dawaj mapy. Przysyła mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie, tylko 20 bryłek rudy. Serio? Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. A wiesz, jak bardzo dobrze smakuje moja piąchopiryna? Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. Dokładnie. I tak się robi interesy. Dobra, rzućmy okiem w takim razie na mapę. Mamy mapę, nie trzeba było jej kupować. Super. Aha. I co teraz? I dupa. O, jest. No tak, zawsze się przycinało, jak się otwierało jakąś mapę. Jesteśmy tutaj, jak widzicie, pokazuję wam na ekranie. Jesteśmy w starym obozie, to jest taka biała strzałka. Nawet pokazująca zwrot nasz. I stara kopalnia jest zaznaczona X-em. Do starej kopalni oczywiście pójdziemy w następnym odcinku, bo już się będziemy żegnać, ale nie bójcie się, pójdę z wami, żebyście wiedzieli, gdzie to jest. Będziemy zwiedzać razem Korinis. No, to co? Dziękuję serdecznie za uwagę, jeżeli wam się podobało, to komentujcie, oceniajcie, łapkujcie. Na razie, cześć!